Hejka! Dzisiaj przychodzę z niesamowitym testem koreańskiego jedzenia. A dzisiaj w Korei jest Dzień Dziecka, więc no, ja nie mam za bardzo nic do roboty, bo niedawno stuknęło mi już 21 lat, więc takim dzieckiem nie jestem. No, a w Korei właśnie jest tak, że jak jest Dzień Dziecka, to jest też dzień wolny, czyli nie mam żadnych zajęć. Więc generalnie to nie mam za bardzo nic do roboty i stwierdziłam, że coś nagram. Jeszcze nie widziałam nigdy takiego filmiku na polskim YouTubie, więc zapraszam, do zobaczenia. Jeszcze dam wam takie ładne ujęcie z góry, żebyście widzieli, co tu się dokładnie znajduje. Proszę, mam tutaj też swoje pałeczki. Mam nadzieję, że mnie widać, bo jak nie, to będzie mi bardzo przykro, jak się okaże, że to już zjem i nagle się nie będzie nagrywało, bo mam zero doświadczenia, jeżeli o to chodzi. Dobra, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od tego kurczaszka. Całkiem niezły. Chwila, mam coś w zębach. O kurde. Choć powiedziałabym, że trochę gumowy. Widzicie? To jest taki właśnie tradycyjny koreański kurczak, który niestety nie jest zbytnio dostępny w Polsce. No i właśnie podaje się go oblanego takim sosem. Zwykle ostrym, chociaż ten nie jest zbytnio ostry. O kurde. To nie jest tak, że poprawiam, no po ponad pół roku życia w Korei nadal nie potrafię dobrze używać pałeczek. Okej. W ogóle chciałabym wam powiedzieć, że tutaj w Korei za każdym razem jak kupuje się jakiś makaron albo właśnie takie danie, to dostaje się w gratisie pałeczki drewniane. Ja zwykle odmawiam i odkładam te pałeczki z powrotem. Moim zdaniem bez sensu jest takie marnowanie. Wyobraźcie sobie, że każda osoba, która kupuje jakieś jedzenie, dostaje drewniane pałeczki. Strasznie to jest marnotrawstwo. Ja mam właśnie swoje metalowe i zawsze ich używam, jak tylko jem w domu i no nie marnuję tych drewnianych. W ogóle, co jest ciekawe, w Korei je się właśnie metalowymi pałeczkami, w przeciwieństwie do Japonii, bo to właśnie w Japonii głównie je się tymi drewnianymi. No dobra, koniec ciekawostek. Przechodzimy do kimchi. Szczerze mówiąc, to kimchi bardziej smakuje jak nasza kiszona kapusta. No, ale nie jest złe, może być. A czemu kiszona kapusta? Dlatego, że jest takie kwaśne, a kimchi nie jest aż tak kwaśne właśnie jak kiszona kapusta, no jest trochę pozbawione ostrości. Swoją drogą, kimchi to jest moja ulubiona potrawa w Korei. Wiele wiem. A bulgogi, tu mamy bulgogi, słynne bulgogi. Właśnie, nie pokazałam wam. Kurde. No to dobre, matko. Nie wiem, czy się wyostrzy. Mam nadzieję, że tak. Bulgogi to są generalnie takie kawałki mięska w sosie. Bardzo dobre. Często ulubione danie obcokrajowców, bo nie jest w ogóle ostre. Takie uniwersalne dla każdego. Dobra, przechodzimy do mózgu. To jest mózg. Patrzcie, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Mózg. No to spróbujmy, jak on smakuje. Dla mnie smakuje jak ryba. Wydaje mi się właśnie, że to jest jakaś ryba usmażona w cieście. A! Tutaj jeszcze taki ala mielony. Prawie jak w Polsce. Mini mielony. Okej. O! Kiełbaska. O! No właśnie. Dobra, sprawdzę, czy się nagrywa, bo jak nie, to no, weź nasz test. Spróbujmy jeszcze ryżu.
Ryż to podstawa, oczywiście w kuchni koreańskiej. Często je się go właśnie z kimchi. No to kimchi dzisiaj serio jak kiszona kapusta smakuje. Cudowne. Jajeczko. Dobre. Tylko nie słone. No chyba w tym momencie powinnam wyrazić swoją opinię na temat tego, co tu mi najbardziej podeszło, a co najmniej. No i chyba jako typowy obcokrajowiec wybiorę właśnie bulgogi. Bulgogi chyba ciężko jest zepsuć. To jest po prostu pyszne mięsko w sosie takim słodko-słonym. Uwielbiam. No i co tu jest najgorszego? To kimchi, pomimo tego, że nie smakuje jak kimchi, tylko bardziej jak nasza kiszona kapusta, to jednak nie jest złe. Ale szczerze mówiąc, chyba ten kurczak mi najmniej podszedł. Ta skórka w ogóle nie jest chrupka, no właśnie jest to takie gumowate. Jakby mi normalnie ktoś kotlety sojowe usmażył w panierce i polał sosem. No to dokładnie taką ma strukturę, więc jest to trochę dziwne. Smak nie jest najgorszy. No ale się... taka guma. No a generalnie... to jak na 10 zł taki obiad, no to super, bardzo dobry. No kujemy. Dobra, teraz sobie popatrzcie, jak wcinam. A jeszcze, zapomniałam, że też jest to, ale to są zwykłe paluszki krabowe, na pewno każdy ich spróbował w Polsce, więc nie będę się jakoś szczególnie wypowiadać na ich temat. No więc, jak możecie zauważyć, skończyłam już swój posiłek. Niestety nie udało mi się do końca dokończyć ryżu. No, było tu dość dużo, więc nie jest to najgorszy wynik. Zjadłam tutaj wszystkie mniejsze potrawy, więc nie było to złe. Było całkiem dobre, tanie. No więc mam nadzieję, że podobał Wam się mój genialny test. I mam nadzieję, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!